Shikoku, gra od wydawnictwa GDM Games. Bardzo dziękujemy. Tu mamy projektanta i artystę, który to ilustrował. Zaraz zobaczymy. No, stylizowane takie na gry japońskie, chińskie. Tak, to jest gra od 8 roku życia. 3 do 8 graczy, około pół godziny zabawy. Tak wygląda z drugiej strony opakowanie. Już zaraz otwieram. Instrukcja po angielsku. Teraz po angielsku. Nie, to jest chyba hiszpański. To jest hiszpański. Tu mamy francuski, jest angielski, więc jest dobrze. Ale także po niemiecku. Plansza, karty i pionki. Już pokazuję planszę. Plansza wygląda tak. To jest japońska jednak stylistyka. Nie chińska, tylko japońska. Bardzo ładnie ilustrowane. Pionki po dwa w każdym kolorze. Ten jest też jest podwójny, dobra, woreczku został. Po dwa w każdym kolorze. I karty. Zaraz sobie opadamy karty. I już oglądamy. Tu wybór koloru pionka, tak? Żeby nie oszukiwać czasie gry, tu mamy kartę. Wiadomo, kto jest kim. I tutaj karty właściwe do gry. A nie, to jeszcze jest reklamówka. I są. Świetna stylistyka, taka orientalna. Widać, będzie coś na liczeniu chyba. Zobaczymy do ilu numery, plus tu zmieniają się te obuwie, tak? Które noszą takie drewniane. Trzydzieści jeden, 32, 33 do 33. Znowu karta taka reklamóweczki, a będzie do gry, trudno powiedzieć. I tu będziemy mieli jakieś ściągawki, jak grać chyba. W różnych językach. Tylko te ściągaweczki nie były chyba po angielsku, ale może nam się coś przewidziało. Tu jeszcze mamy jedną gierkę od wydawcy reklamowaną i taka karta.
Pewnie początkowy gracz, ale nie wiem. Tak to wygląda. Plansza, pionki, karty. Bardzo ładnie stylizowane, świetne ilustracje. Ponoć słyszeliśmy, że dobra gra, ale zobaczymy, jak rozegramy parę partii. Shikoku. U nas jeszcze niedostępna, ale kto wie, może niebawem. Dzięki.